God is so good. Bóg jest tak dobry. Do you know, religion complicates everything. Czy wiecie, że religia wszystko komplikuje? But the gospel is very simple. Ale Ewangelia jest bardzo prosta. Very simple. Bardzo prosta. Jesus never came to bring you religion. Jezus nigdy nie przyszedł na ten świat, żeby dać wam religię. Jesus came to bring life and life abundantly. Jezus przyszedł, żeby dać życie i to życie w obfitości. And it's this abundant life that we have to offer to the world. I to obfite życie jest tym, co my oferujemy światu. I'm going to teach the next two sessions. Następne dwie sesje będę nauczać. About angels. Będę nauczać na temat aniołów. Because the Bible talks a lot about angels. Dlatego, że Biblia mówi wiele na temat aniołów. Last Thursday, a friend in São Paulo took me to the airport. W zeszły czwartek mój przyjaciel w São Paulo zawiózł mnie na lotnisko. I was just flying back home. I ja leciałem z powrotem do domu. I taught this church about 1,500 people were there. Nauczałem ten kościół, około 1,500 osób tam było. And he asked me to teach them for 3 days to live without limits. I poprosili mnie, abym przez 3 dni nauczał na temat życia bez ograniczeń. Because since that night when I had that encounter with God, dlatego, że od tej nocy, kiedy miałem spotkanie z Bogiem, I am passionate and determined to do everything to remove boundaries. Jestem pełen pasji i determinacji do tego, żeby usuwać granice. We are called to live a life without limits. Jesteśmy powołani do tego, żeby żyć życiem bez ograniczeń. That's the heart of God for the church. To jest Boże serce dla Kościoła. And I was just sharing a little bit about angels in the afternoon to about 200 pastors. I po południu dzieliłem się takim krótkim przesłaniem na temat aniołów z pastorami. And while I was teaching. I podczas tego nauczania. That was last Wednesday actually. To było zeszłej środy w zasadzie. There was a woman in the meeting. Na tym spotkaniu była obecna kobieta. She had been sick for 2 months. Ona była chora od 2 miesięcy. She'd been in constant pain for 2 months. Ona przez 2 miesiące odczuwała stały ból. Nobody prayed for her. Nikt się o nią nie pomodlił. I was just teaching on angels. Ja po prostu nauczałem na temat aniołów. And she told me later. Well, actually, another pastor told me later. I pewien pastor powiedział mi później po tym spotkaniu, while I was teaching, że podczas kiedy nauczałem, an angel walked up to her, touched her, and she was instantly healed. Anioł podszedł do niej, dotknął jej i w tym momencie została natychmiastowo uzdrowiona. It's never had any pain since. I od tamtego czasu już nie odczuwała bólu. Then on Thursday, my friend took me to the airport. Później w czwartek mój przyjaciel zabrał mnie na lotnisko. And he said to me, Reinhard, I was just with another pastor friend of mine. I powiedział mi, Reinhard, ja rozmawiałem z takim pastorem, z moim przyjacielem. He said, they have a very interesting church. I oni mają bardzo interesujący kościół. They are creating an atmosphere of the supernatural. Oni tworzą tam atmosferę ponadnaturalną, ponadnaturalności. And the beautiful thing is, i piękna rzecz w tym wszystkim jest taka, that the children are picking it up more than the adults. Że dzieci bardziej przyjmują tę atmosferę niż dorośli. Didn't Jesus say we have to become like children? Czyż Jezus nie powiedział, że musimy stać się jak dzieci? That's why I'm a little child. I właśnie dlatego ja jestem takim małym dzieckiem. I'm actually a little boy in a 58-year-old body. Tak naprawdę jestem małym chłopcem w ciele 58-latka. But I don't feel like I'm an adult. Ale ja nie czuję się jak dorosły. I feel like I'm a little kid. Ja czuję się jak mały dzieciak. And I'm gonna keep that forever. I zachowam to w sobie na zawsze. So he said to me, Reinhard. Więc on powiedział mi, Reinhardzie, they had their service last Sunday. Oni mieli nabożeństwo w ostatnią niedzielę. And they always have a little like, you don't have really a word in English. It's a Brazilian special thing. It's like a little sandwich kind of thing. I no nie ma na to angielskiego odpowiednika, pewnie tym bardziej polskiego. To jest rodzaj kanapki. But the kids workers forgot. Ale dzieci nie dzieci, tylko opiekunowie dzieci zapomnieli o tych kanapkach. They forgot to bring it to the meeting. Oni zapomnieli przynieść tych kanapek na spotkanie. But at the end of the service they always have a little juice and everybody has a sandwich. I na koniec nabożeństwa oni zawsze mają coś do zjedzenia i każdy ma po tej kanapce małej. One kid had a sandwich with him. I jedno dziecko miało ze sobą tą kanapkę. But when the meeting was in the process, suddenly the kids workers realized that they forgot, they didn't bring it. Więc kiedy to nabożeństwo trwało,
opiekunowie dla dzieci, oni nagle zorientowali się, że zapomnieli tych kanapek, nie przynieśli ich ze sobą. Więc kiedy zaczęli przepraszać te dzieci za to, to dziecko powiedziało, skoro Jezus pomnożył chleb, to my także możemy. Zabrali tę kanapkę, wzięli tą kanapkę pomodlili się o nią i 56 dzieci, każde jedno z nich zjadło tę kanapkę, dostało kanapkę. Ostatniej niedzieli. Listen, I don't know about you. I słuchajcie, nie wiem jak wy. But I'm so sick and tired of living life in the natural. Ale jestem tak bardzo zmęczony życiem w sferze naturalnej. We are not called to live a natural life. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć życiem naturalnym. That's religion. To jest religia. We are called to live naturally in the supernatural. My jesteśmy powołani do tego, żeby naturalnie poruszać się w tej sferze ponadnaturalnej. And God is raising up a generation that is naturally supernatural. I Bóg teraz podnosi pokolenie, które naturalnie, któremu naturalnie przychodzą rzeczy ponadnaturalne. We have to learn to constantly renew our minds. Musimy nauczyć się, w jaki sposób stale odnawiać nasz umysł. You know, if you study the Bible, how supernatural the Bible is, it's quite incredible. Jeżeli, kiedy studiujesz Biblię, odkrywasz, jak bardzo ponadnaturalna ona jest, i to jest niesamowite. And it started in a very interesting way with me. I dla mnie to zaczęło się w taki bardzo interesujący sposób. Przez ostatnie 40 lat mojego chrześcijańskiego życia ja miałem trochę doświadczeń z aniołami. But very few. Ale było ich niewiele. But then one day Jesus comes to my room where I'm praying. Ale pewnego dnia Jezus przyszedł do mojego pokoju, do tego, w którym się modliłem. A few years ago. Kilka lat temu. And he says this. I on powiedział taką rzecz. He says, Reinhard. Powiedział Reinhard. You will never be able to fulfill my purpose for your life. Nigdy nie będziesz w stanie wypełnić mojego celu dla twojego życia. If you do not learn to work and walk with your angels. Jeżeli nie nauczysz się współpracować i chodzić ze swoimi aniołami. I rebuked Jesus. I ja zgromiłem Jezusa. I did. Zrobiłem to. You know why? I wiecie dlaczego? I love Jesus so much. Dlatego, że kocham Go tak bardzo. I love Him much more than I love my wife. Kocham Go daleko bardziej niż moją żonę. I love Him much more than I love my ministry. Kocham Go wiele bardziej niż moją służbę. I love Him more than anything in this world. Kocham Go bardziej niż cokolwiek na tym świecie. I didn't want to have anything to do with angels. I just wanted to remain focused on Jesus. Ja nie chciałem mieć nic do czynienia z aniołami. Ja po prostu chciałem być skupionym na Jezusie. I said, Lord, I don't want to have anything to do with angels. I just want to just see you, behold you, and praise you. Powiedziałem, Panie, ja nie chcę mieć nic wspólnego z aniołami. Ja chcę po prostu Ciebie, być przy Tobie i wielbić Cię. I don't want to leave the angels alone. I love you, Jesus. I ja chcę zostawić te anioły w spokoju. Ja chcę Ciebie, Jezu. But Jesus rebuked me. Ale Jezus zgromił mnie wtedy. This is what he said. I powiedział taką rzecz. He said, Reinhard. Powiedział, Reinhard. If I very thoughtfully, jeśli ja bardzo rozmyślnie go through the effort of making a very special gift for you. Wykonuję pewną pracę, wykonuję pewien wysiłek, żeby dać Tobie taki bardzo konkretny, szczególny dar, prezent. And you reject this gift. I Ty odrzucasz ten prezent. It is very offensive. To jest bardzo dla mnie obraźliwe. He said, look what I've written in the Bible about the angels. Powiedział, zobacz, co ja napisałem w Biblii na temat aniołów. Are they not ministering spirits for the heirs of salvation? Czyż oni nie są duchami, którzy usługują dziedzicom zbawienia? And God said to me. I Bóg powiedział mi. I've created angels just to worship me. Stworzyłem aniołów po to, żeby mnie uwielbiali. But I've also created angels to serve you. Ale ja także stworzyłem aniołów, którzy mają wam służyć. And if you don't accept them, you're rejecting my gifts for you, and that's very offensive. Jeżeli wy ich nie akceptujecie, nie przyjmujecie, to jest obraźliwe. I began to just weep and weep and weep. I ja zacząłem po prostu szlochać i płakać i płakać. I said, Lord, I don't want to offend you. I'm so sorry. I ja powiedziałem, Boże, nie, ja nie chcę Ciebie obrazić. Bardzo Ciebie przepraszam. Okay, I'm willing to learn. Okay, chcę się nauczyć. Teach me how to work and walk with my angels. Naucz mnie, w jaki sposób współpracować i chodzić z moimi aniołami. There are 17 angels that God has assigned specifically to me.
Jest 17 aniołów, których Bóg przeznaczył konkretnie dla mnie. That's what he told me. To mi powiedział. I haven't seen all 17 of them. Ja nie widziałem całej 17. But three of them I see almost every day. Ale troje z nich ja widzę prawie każdego dnia. They've become very familiar friends of mine. Oni stali się dla mnie takimi bardzo bliskimi przyjaciółmi. I want to start with a question today. I chcę zadać tobie dzisiaj pytanie. How many of you have ever prophesied? Raise your hand. Jak wielu z was kiedykolwiek prorokowało? Podnieście rękę. So few people. Tak niewielu ludzi. What's wrong here, Reini? Everybody's supposed to prophesy. Co się dzieje, Reini? Każdy powinien był prorokować. We need to teach the Poles how to prophesy. Musimy nauczyć Polaków, jak prorokować. The Bible says we all can prophesy. Biblia mówi, że każdy z nas może prorokować. Every Christian's supposed to prophesy every day. Każdy chrześcijanin powinien prorokować każdego dnia. Didn't you know that? Czy nie wiecie tego? Some of you shake your heads. Niektórzy z was kiwają głową. This is a new crowd. I'm not used to this. To jest, no, widzę nowych ludzi, nie przywykłem do tego. Look what Jesus said in John chapter 1. Zobaczcie, co jest napisane w Jana pierwszym rozdziale. In John chapter 1, there is this story. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest pewna historia. That Jesus, he found Philip. Kiedy Jezus znajduje Filipa. In verse 43. W wersecie 43. And he told Philip, follow me. I powiedział Filipowi, chodź za mną. Now Philip, he was from the city of Andrew and Peter, Bethsaida. I Filip pochodził, werset 44, Filip pochodził z tego miasta, które nazywało się Betsaida. Now then Philip goes and he finds Nathanael. I Filip poszedł i znalazł Natanaela. And then he told him that we found Jesus of Nazareth. I powiedział mu, my znaleźliśmy Jezusa Nazarejskiego. You know, he's the one that the prophets wrote about, he said. On jest tym, o którym prorocy pisali w prawie, powiedział. But how does Nathanael respond? Ale jaka była reakcja Natanaela? He says in verse 46, can anything good come out of Nazareth? W wersecie 46 on go pyta, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Philip simply said, well, come and see. Filip po prostu mu powiedział, chodź i zobacz. So when he came to Nathanael, więc kiedy on przyszedł do Natanaela, look what Jesus said to him. Zobaczcie, co Jezus do niego powiedział. In verse 47, w wersecie 47. Behold an Israel in whom there is no deceit. Powiedział, oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. Nathanael said, how do you know me? Nathanael powiedział, ale skąd ty mnie znasz? And Jesus responded. Jezus mu odpowiedział, before Philip called you, zanim Filip cię zawołał, when you were under the fig tree, I saw you. Gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. That's a prophetic word. I to jest słowo prorocze. Jesus had a prophetic word and he prophesied to Nathanael. Jezus otrzymał słowo prorocze, kiedy prorokował do Natanaela. Nathanael is deeply impacted by this prophetic word. Natanael jest głęboko dotknięty tym słowem proroczym. Many of you raised your hands and you said you prophesied. Wielu z was podniosło swoją rękę i powiedzieliście, że prorokowaliście. Now, prophecy is important. I proroctwo jest czymś ważnym. It's a gift that the church needs. To jest dar, którego potrzebuje Kościół. But look what Jesus said. Ale spójrzcie, co powiedział Jezus. Jesus, because Nathanael said, now I know you are the king of Israel. Nathanael powiedział, mistrzu, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. But Jesus answered and said to him, ale Jezus odpowiedział mu, because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? Czy wierzysz tylko dlatego, że powiedziałem ci, że widziałem cię pod drzewem figowym? You see, he was impressed by the prophecy. I widzicie, że Nathanael był pod wrażeniem tego proroctwa. On otworzył swoje serce z powodu tego proroczego słowa, przez które uwierzył. But Jesus said something so beautiful. Ale Jezus powiedział coś pięknego. He said, you will see greater things than these. On powiedział, ujrzysz rzeczy jeszcze większe niż to. What's greater than the prophecy? Co jest większe niż proroctwo? From now on, you will see heaven opens and angels ascending and descending upon the Son of Man. Będziecie widzieć, jak niebo się otwiera i jak aniołowie stępują na dół i na górę. So Jesus is saying the angelic activity is greater than the prophetic word. Więc Jezus mówi, że ta aktywność aniołów jest większa niż słowo prorocze. Now if you prophesy, you should also have angelic activity. I jeśli prorokujesz, potrzebujesz też kontaktu z aniołami. Jesus said,
Jezus powiedział, the same works that he did, we shall also do and greater works. Że będziemy robić te same rzeczy jak on, a nawet większe. If Jesus said to Nathanael, jeśli Jezus mówi Natanaelowi, you're going to see heaven open and angels ascending and descending, which means there's a constant angelic activity. Będziesz widział otwarte niebo i aniołów, którzy wstępują i zstępują z tego nieba, to oznacza anielską aktywność. Then the same Jesus said, i wtedy ten sam Jezus mówi, if you believe in me, you're going to do what I do and greater stuff. Jeżeli ty wierzysz we mnie, to będziesz robić to, co ja robię, a nawet większe rzeczy. That means you are supposed to learn to live with a constant angelic activity. To oznacza, że potrzebujesz nauczyć się, jak żyć w środku nieustannej aktywności aniołów. Do you know, our problem is our religious mind. I wiecie, tutaj problemem jest nasz religijny umysł. That's our biggest problem. To jest nasz największy problem. I will show you Bible verses that are very clear, but we have not even understood. Pokażę wam wersety w Biblii, które są bardzo wyraźne, a których nawet nie rozumiemy. Do you know what I've understood? Czy wiecie to, co ja zrozumiałem? These words, te słowa, it is finished, wykonało się, are the most important verse in the entire Bible. To najważniejsze słowa w całej Biblii. You know why? A wiecie dlaczego? Without the finished work of the cross, you have no salvation. Dlatego, że bez ukończonego dzieła krzyża nie byłoby zbawienia. Without the finished work of the cross, you have no healing. Bez ukończonego dzieła krzyża nie byłoby uzdrowienia. Without the finished work of the cross, there's no hope for humanity. Bez ukończonego dzieła krzyża nie ma nadziei dla ludzkości. We have related God so much based on the old covenant. My odnosimy się do, my rozumiemy Boga tak bardzo na podstawie Starego Przymierza, that's made life so complicated. Że to sprawia, że nasze życie jest skomplikowane. Or we mix so much the old covenant and the new covenant. Albo mieszamy Stare Przymierze z Nowym Przymierzem tak bardzo. We sing so many songs that are so awful. Śpiewamy tak wiele pieśni, które są tak brzydkie, tak beznadziejne. I'm allergic against these songs. Ja mam alergię na te pieśni. You know, we sang a song. Śpiewaliśmy pieśń, that is partially beautiful, która po części jest piękna, but partially awful, ale po części jest brzydka. As soon as they sang this song, I said to Ella, I hate this song. I hate it with everything inside of me. Kiedy tylko zaczęliśmy ją śpiewać, ja powiedziałem Eli, nie podoba mi się ta pieśń. Ta pieśń jest tak sprzeciwia się temu wszystkiemu, co czuję w sobie. All right, then why do you hate such a beautiful song? Okej, dlaczego ty nienawidzisz tak pięknej pieśni? God, you can move the mountain. Boże, możesz poruszać góry. No. Nie. God said, you move your mountain. Bóg powiedział, ty masz ruszyć swoją górę. That's what he said. Tak jest napisane. Whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea. Ktokolwiek powie górze, góro, przesuń się, to ta góra się przesunie. Mark chapter 11. Marka 11. So we are always waiting for God to do stuff while God is waiting for us to do something. Więc my często czekamy na Boga, żeby on coś zrobił, podczas kiedy on oczekuje od nas, że to my coś zrobimy. Most of the prayers we've prayed are completely wrong. Większość z modlitw, którymi się modlimy, są całkowicie złe. Did you know that? Czy wiecie o tym? It's true. To prawda. I recently made a statement that a lot of people got upset about. Niedawno powiedziałem coś, z czym wielu ludzi się nie zgodziło, co wielu ludzi dotknęło. Because I made it at a very, very big place in Brazil. I said it at a very big place in Brazil. Powiedziałem o takim bardzo dużym miejscu w Brazylii. This is what I said. Powiedziałem taką rzecz. Most Christians, większość chrześcijan, sin more while they pray than in any other occasion. Grzeszy bardziej podczas swojej modlitwy niż podczas jakiejkolwiek innej okazji. I'm having fun. Listen, ja się dobrze bawię. Most Christians, większość chrześcijan, sin more while they pray than in any other occasion. Grzeszy bardziej podczas swojej modlitwy niż w jakimkolwiek innym czasie. Here's what the Bible says. Biblia mówi taką rzecz. Romans 14:23. Rzymian 14:43. Everything that is not of faith is sin. Wszystko, co nie pochodzi z wiary, jest grzechem. Everything. Wszystko. Whatever you do, if it's not of faith, it's sin. Cokolwiek robisz, jeżeli to nie pochodzi z wiary, to jest grzechem. When I look around the Christian world today, kiedy rozglądam się, patrzę na chrześcijański świat dzisiaj, there are more prayers being prayed in hope than in faith. To większość modlitw jest wypowiadana w nadziei raczej niż w wierze. If you don't pray in faith, you've just sinned. Jeżeli nie modlisz się w wierze, to grzeszysz. It's true. To prawda. What is faith?
Czym jest wiara? Hebrews 11:1 says this. Hebrajczyków 11:1 mówi. Faith is the assurance of things not seen. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. So what have we done? Więc co my robimy? God, I need 1000 złotych to pay my bill. Boże, potrzebuję 1000 złotych, żeby zapłacić rachunki. God, provide 1000 złotych, please. Boże, proszę Ciebie, zaopatrz mnie w 1000 złotych, proszę. Nothing changes, so tomorrow we pray the same prayer. Nic się nie zmienia, więc jutro modlimy się tą samą modlitwą. If you would have believed, you would have never prayed that prayer in the first place. Gdybyś wierzył, to nie modliłbyś się tą modlitwą. It's true. To prawda. If you would be absolutely sure what you have in Christ, you wouldn't pray this kind of prayers. Gdybyś był stuprocentowo pewny tego, co masz w Chrystusie, to nie potrzebowałbyś się o to modlić. But because of religion, ale z powodu religii, our thinking has been really messed up. Nasze myślenie stało się takie mocno pokręcone. We've got to come back to a simple, childlike approach of the gospel. Potrzebujemy powrócić do takiego prostego, dziecięcego wręcz rozumowania wiary. Jesus said, Jezus powiedział, you're going to see greater things, you're going to see angels ascending and descending. Będziesz widzieć większe rzeczy, będziesz widzieć aniołów, jak wstępują i zstępują. We have to understand that we are not natural beings, we are supernatural beings. Potrzebujemy zrozumieć, że my nie jesteśmy istotami naturalnymi, ale ponadnaturalnymi. Do you know, we are supposed to feel more at home in the spiritual world than in the natural world. Wiecie, tak naprawdę powinniśmy czuć się bardziej w duchowym świecie jak w domu niż w tym naturalnym świecie. Did you know that? Czy wiecie o tym? You are supposed to feel more comfortable with angels than you are supposed to with each other. Powinniście być, czuć się bardziej komfortowo w obecności aniołów niż w obecności siebie nawzajem. We are supposed to learn to live naturally in the spiritual world. Potrzebujemy nauczyć się żyć naturalnie w duchowym świecie. We have to learn that this is normal Christian life. Potrzebujemy nauczyć się, że właśnie to jest zwyczajnym chrześcijańskim życiem. Just think with me. Po prostu pomyślcie ze mną. When we face any problem, kiedy napotykamy jakikolwiek problem, what is the typical reaction of most Christians? Jaka jest typowa reakcja większości chrześcijan? We are trying to find a natural solution for our problem. Próbujemy znaleźć naturalne rozwiązanie dla naszego problemu. And when nothing works, i kiedy nic nie działa, then we pray. Wtedy się modlimy. God, fix this thing. Boże, proszę Ciebie, napraw tą rzecz. If we would naturally walk in the spiritual world, gdybyśmy naturalnie poruszali się w duchowym świecie, then supernatural would manifest every place we go. Wtedy ponadnaturalne rzeczy manifestowałyby się gdziekolwiek byśmy poszli. You see, Jesus wants us to walk the way he himself walked. I widzicie, Jezus chce, abyśmy my chodzili w taki sposób, w jaki on chodził po tym Look świecie. What the Bible says in 1 John chapter 2 verse 6. Zobaczcie, co Biblia mówi w 1 Jana 2:6. He who says that he abides in him ought himself also to walk just as he walked. 1 John 2 verse 6. Może otworzę. He who says he abides in him ought to walk as he himself walked. Ten, który mówi, że w nim mieszka, winien chodzić tak jakby w nim mieszkał, tak jak on. Jesus has to be our standard. Jezus powinien być naszym standardem. Don't make some greater man of God your standard. Nie sprawiajcie, że jakiś większy Boży mąż czy Boża kobieta będzie waszym standardem. Don't make any human being your standard to follow. Nie sprawiajcie, żeby jakikolwiek człowiek był standardem, za którym chcecie podążać. We are not disciples of people, we are disciples of Jesus. My nie jesteśmy uczniami ludzi, my jesteśmy uczniami Jezusa. He is the one that we pursue. On jest tym, za którym gonimy. He is the one that we model our life after. On jest tym, na wzór którego my kształtujemy nasze życie. How did he act? How did he think? I w jaki sposób on się zachowywał, w jaki sposób on myślał. That's how we are supposed to walk. Powinniśmy chodzić właśnie w taki sposób. Look what 1 John 4:17 says. Zobaczcie, co jest napisane w 1 Jana 4:17. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. 1 John 4:17. Wszelka 1 John 4:17. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Look. Spójrzcie. As he is. Jaki on jest.
When John wrote this, kiedy Jan napisał tę rzecz, where was Jesus at that moment? Gdzie był Jezus w tym momencie? If I have a question, you're allowed to answer. Jeżeli zadaję pytanie, to możecie odpowiadać. Where was Jesus at that moment when John wrote it? Gdzie był Jezus w tym momencie, w którym Jan to pisał? In heaven. W niebie. Far above all power and principality. Far above all power and principality. Daleko ponad wszelką zwierzchnością i wszelką mocą. Ruling supremely. Rządząc niepodzielnie. Not stressed. Bez stresu, bez wysiłku. Not worried about anything. Bez zmartwienia o cokolwiek. Seated in heavenly places. On zasiadał w miejscach niebieskich. To the right hand of his father. Po prawicy swojego ojca. Laughing at his enemies. Śmiejąc się ze swoich wrogów. And John says, i Jan mówi, as he is. Takim, jakim on jest. Not was, is. Nie był, ale jest. Right now, in heaven. W tym momencie, w niebie. So are we in this world. Tak samo my powinniśmy czuć się, poruszać się w tym świecie. We are supposed to express the same life that Jesus lives now in heaven, here on this earth. Potrzebujemy wyrażać to samo życie, którym Jezus żyje tam w niebie, tutaj na ziemi. That's what the scripture teaches us. Właśnie o tym uczy nas ten werset. Do you know what the Lord said to me a few months ago? Czy wiecie, co Pan powiedział mi kilka miesięcy temu? I had this weird encounter with Jesus in the middle of the night. Miałem to takie dziwne spotkanie z Jezusem w środku nocy. Took about 3 hours. I to trwało około 3 godzin. And he kept saying to me. I on powtarzał mi. Reinhard. If you can learn to live the resurrection life, you can raise the dead. Jeśli potrafisz nauczyć się żyć życiem zmartwychwstałym, to możesz wzbudzać zmartwych. I've been crying out ever since. I płakałem od tamtego czasu, od kiedy I to usłyszałem. Wanna learn to live the resurrection life. Chcę nauczyć się życiem zmartwychwstałego. I wanna raise the dead. Chcę wzbudzać umarłych. We all supposed to walk like Jesus. My wszyscy powinniśmy chodzić jak Jezus. So Jesus took me on this journey. Więc Jezus zabrał mnie na tą podróż, na tą wędrówkę. To learn to live and walk and work with my angels. Aby nauczyć się żyć i pracować i chodzić z moimi aniołami. Look what Hebrews 1 verse 13 says. Zobaczcie, co jest napisane w Hebrajczyków 1:13. But which of his angels has he ever said? Ale do którego z aniołów on kiedykolwiek powiedział? Sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Usiądź po mojej prawicy i uczyń podnóżek ze swoich nieprzyjaciół. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Czy oni nie są duchami usługującymi tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? The Bible says. Biblia mówi. That there are angels. Że są aniołowie. Their purpose is to serve you. A ich celem jest służba Tobie. The word here to minister, it means to execute commands of others. Słowo służyć w tym kontekście oznacza wykonywać polecenia innych. That's what it means. To właśnie to oznacza. So scripture says, więc Biblia mówi, the angels are servants, że aniołowie są sługami, who are specifically called, którzy mają konkretne powołanie, to exercise the commandments that others give them. Do tego, by wykonywać polecenia dane przez innych. Us, the heirs of salvation. Nas, dziedziców zbawienia. Let me tell you, I'm going to tell you a lot of stories in the next 2 sessions. Przez następne 2 sesje będę opowiadał wam wiele historii. I'm going to give you a lot of Bible verses, but I'm going to tell you a lot of stories. Będę dawał wam wiele wersetów z Biblii, ale będę opowiadał wam wiele historii. I've never taught this. I nigdy nie mówiłem tego. Because people have weird ideas, so I've never really extensively taught on angels. This is my first time. Ponieważ ludzie czasami mają dziwne pomysły na temat aniołów, więc nigdy wcześniej nie nauczałem na ten temat w sposób wyczerpujący. But I'm sure Jesus is coming back so soon. Ale jestem przekonany, że Jezus wróci tutaj tak bardzo niedługo. I don't have any more time to worry what people think about me. Że nie mam już w zasadzie czasu na żeby martwić się tym, co ludzie będą o mnie myśleć. We need to fulfill the purpose of God. Potrzebujemy wypełniać Boży cel. There was a 16-year-old boy. Był 16-letni chłopak. And his parents are really good friends of mine in Brazil. I jego rodzice w Brazylii są moimi dobrymi przyjaciółmi. They are pastors. Oni są pastorami. And the mom calls me. I ta mama zadzwoniła do mnie. She said, Reinhard, do something with my son. Powiedziała, Reinhard, zrób coś z moim synem. I said, what do you mean do something with your son? I zapytałem, co ty masz na myśli, co mam zrobić z twoim synem? She said, he's walked in the world.
A ona powiedziała, on odchodzi do świata, on odszedł do świata. I know he has a call of God upon his life. Ja wiem, że on ma Boże powołanie nad swoim życiem. But he loves the world. Ale on kocha świat. Do something. Zrób coś. I said, he's your son, not mine. Powiedziałem, to jest twój syn, nie mój. What do you mean I do something? Dlaczego ja mam coś z nim zrobić? She said, I would put him on the airplane and send him to your city. Just let him live with you for a couple of weeks. Ona powiedziała, ja go wsadzę w samolot, wyślę do twojego miasta, po prostu pozwól, żeby pomieszkał z tobą przez kilka tygodni. I said, okay, send him here. Powiedziałem, okej, przyślij go tu. So I took him with me. Sorry? I took him with me. Więc zabrałem go ze sobą. The very first meeting. I na pierwszym spotkaniu. Every word of knowledge that God gave me, I refused to pray for the sick. Każde słowo, które Bóg, każde słowo wiedzy, które Bóg mi dał, ja I refuse to pray for the sick. Nie chciałem modlić się o chorych. It's like this. I to wyglądało w ten There sposób. Is a person here, jest tutaj duch opresji. And you broke your ankle, złamałeś kostkę. And now your foot is stiff. I teraz twoja stopa jest sztywna. Jesus will heal you right now. Jezus uzdrowi cię w tym momencie. So words of knowledge. Więc jest słowo wiedzy. People responded. Ludzie odpowiadają I na said to. To the 16-year-old boy, I mówię temu chłopcu, I said, Victor, go to that person, mówię, Wiktor, idź do tej osoby, put your hand on them, połóż swoją rękę na nią and repeat these words. I powtarzaj za mną te słowa. In the name of Jesus, w imię Jezusa I rebuke every spirit of infirmity, gromię każdego ducha kalectwa, I command this foot to be healed, nakazuję tej stopie, żeby była uzdrowiona, I command the bone to be put back together, ja nakazuję tej kości, żeby ona się złożyła, so he just repeated these things. Więc on po prostu powtarzał te rzeczy. I said, tell him now to move the foot. Powiedziałem, powiedz tej osobie, żeby poruszała stopą. And the first person got healed. I pierwsza osoba została uzdrowiona. And he went like, i on zrobił wielkie oczy. How did this happen? Jak to się stało? So I sent him to pray for all the people. I never prayed for anybody that night. Więc posyłałem go, żeby modlił się o każdą osobę. Ja się nie modliłem o nikogo. So in a week I taught him to prophesy and to heal the sick. Więc po tygodniu ja kazałem mu prorokować i modlić się o chorych. He now preaches on the street open air meetings to hundreds of young people and prophesies and heals the sick. I on teraz głosi na takich spotkaniach pod gołym niebem do setek młodych ludzi i modli się o chorych. But soon after he was on this trip with me, ale wkrótce po tym, jak był na tej podróży ze mną, he went back home to his parents. On wrócił do domu, do swoich rodziców. They are very prominent pastors. They take care of about 90 churches. Oni są bardzo skutecznymi pastorami, oni opiekują się 19 kościołami. So they go to a meeting in the evening. Więc oni poszli na takie wieczorne nabożeństwo. And they get home very late, it's past midnight. I wrócili do domu bardzo późno, po północy. The city where they live, it's dangerous at night. I miasto, w którym mieszkają, jest bardzo niebezpieczne nocą. They live in an apartment building. Mieszkają w bloku, w apartamentowcu. They come to the door, to the front door of the building. I podeszli do drzwi klatki schodowej. They try to open the door, but they can't. Próbują otworzyć te drzwi, ale nie mogą. Because there is a key that is broken, it's inside of the lock. Dlatego, że klucz został włożony do zamka i złamany w zamku. So the parents kind of panic. Więc rodzice zaczęli panikować. It's dangerous out here. What are we gonna do? What are we gonna do? Tutaj jest niebezpiecznie. Co my teraz zrobimy? Co my zrobimy? And he said, just calm down. I ten mąż, głowa domu, powiedział, uspokój się. My angel is going to take care of that. Mój anioł się tym zajmie. The parents rebuked him. I rodzice zgromili go. Don't talk like this about angels. The boy said to the parents. Ten chłopiec to powiedział, żeby rodzice byli spokojni. I rodzice zgromili go, powiedzieli, nie mów tak. The parents rebuked him. Rodzice zgromili go. So the boy said, więc chłopiec powiedział, I'm just gonna tell my angel to fix this problem. Ja powiem mojemu aniołowi, żeby on naprawił ten problem. But the father who is a pastor said, ale ojciec, który był pastorem, you powiedział, can't talk to angels. Nie możesz rozmawiać z aniołami. God commands the angels. To Bóg zarządza nimi. He said, no, he said, Reinhard told me we can talk to angels every day. I ten chłopiec powiedział, nie, Reinhard powiedział mi, że możemy rozmawiać z aniołami każdego dnia. My angel is gonna fix this. I mój anioł to naprawi. The parents got upset. I rodzice się zasmucili. Remember, there was a key inside of the lock, so you could not move it. Pamiętacie, był klucz, który utknął w zamku i nie można było go poruszyć. So the boy just said, więc ten chłopiec powiedział, my angel, mój aniele, get here right now, przyjdź tu w tym momencie and fix this problem so that we can get in the house. I napraw ten problem, żebyśmy mogli wejść do domu. Nobody touched the door. Nikt nie dotknął drzwi. The whole lock. Cały zamek was pushed outside and fell to the ground. Został wypchnięty i spadł z drugiej strony na ziemię.
He opened the door, he said, let's go in. Otworzył drzwi i powiedział, okej, wchodzimy. But his parents were upset at me. Ale rodzice byli niezadowoleni z mojego powodu. What are you teaching our son? Czego ty nauczasz naszego syna? 3 weeks ago he loved the world and today he loves Jesus, God, the Holy Spirit and the angels. You upset at me? 3 tygodnie temu ten chłopak kochał świat, a dzisiaj kocha Boga, Jezusa, Ducha Świętego i aniołów i wy się na mnie denerwujecie? Like, really? Naprawdę? We can't speak to angels. Nie możemy mówić do aniołów. Why not? Dlaczego nie? Why can't we speak to angels? Dlaczego nie możemy mówić do aniołów? The Bible tells us to speak to angels. Biblia mówi nam, żebyśmy z nimi rozmawiali. You want to know where, don't you? Chcesz wiedzieć gdzie, prawda? You should know your Bible better. Powinieneś znać swoją Biblię lepiej. Then you would know where. Wtedy będziesz wiedział, gdzie to jest zapisane. In fact, most Christians have talked to angels. Tak naprawdę większość chrześcijan rozmawiała z aniołami. We've just been too religious that we don't know how to work with angels. My po prostu jesteśmy zbyt religijni i nie wiemy, jak z nimi działać. And I understand. I ja rozumiem, because I didn't want anything to do with this either. Ponieważ ja też nie chciałem mieć z tym nic wspólnego. But I know that if I want to fulfill my purpose in God, I have to learn to walk and work with my angels. Ale wiem, że jeżeli chcę osiągnąć, wypełnić Boże cele dla mojego życia, to ja muszę współpracować z aniołami. How many of you have ever resisted the devil? Jak wielu z was kiedyś odpierało ataki diabła? Raise your hand. Podnieście rękę. Basically everybody. Prawie wszyscy. What did you do? Co zrobiliście? Devil, I rebuke you. Diable, ja ciebie gromię. Right? Tak? The Bible says, resist the devil and he will flee from you. Biblia mówi, postaw się nieprzyjacielowi, a on od ciebie ucieknie. Right? Tak? When you resist the devil, you rebuke him. Kiedy odpierasz go, to ty go gromisz. You tell him he has no authority over your life. Mówisz mu, że on nie ma autorytetu nad twoim życiem. Well, let me tell you something very simple. I chcę powiedzieć wam coś bardzo prostego. The devil is an angel. Diabeł jest nieprzyjacielem. Aniołem. What did he say? I said that devil is the enemy. No, he's an angel. On jest aniołem. The devil is a fallen angel. Diabeł jest upadłym aniołem. So every time you resist the devil, you actually talk to an angel. Więc za każdym razem, kiedy odpierasz go, to rozmawiasz z aniołem. The Bible tells us to cast out demons. Biblia mówi nam, żebyśmy wyganiali demony. It never tells us to ask God to cast out demons. Biblia nie mówi nigdy w żadnym miejscu, żebyśmy prosili Boga, żeby on je wypędzał. So every time you tell a demon to let the people go, you are talking to an angel. Więc za każdym razem, jak każesz diabłu, jak każesz demonowi opuścić ciało, to mówisz do anioła. So how come we can talk to a fallen angel, but we cannot talk to an angel who is a good angel? Więc w jaki sposób my możemy mówić do upadłego anioła, a nie możemy mówić do dobrego anioła? So we talk to the bad guys, but we don't talk to the good guys. Rozmawiamy ze złymi, a nie rozmawiamy z dobrymi? No wonder our lives don't manifest as supernatural. Więc nic dziwnego, że nasze życia nie manifestują ponadnaturalnego. If you would talk more to the good guys, you wouldn't have to talk so much to the bad guy. Gdybyśmy rozmawiali więcej z dobrymi, to nie musielibyśmy tyle gadać ze złymi. Did you hear that? Czy się usłyszeliście to? If you would talk more to the good guys, you wouldn't have to talk so much to the bad guys. Gdybyśmy więcej rozmawiali z tymi dobrymi, to nie musielibyśmy tyle gadać ze złymi. We shouldn't focus on the devil. He's defeated. He's destroyed on the cross. Nie powinniśmy się skupiać na diable. On jest pokonany, on jest zniszczony przez dzieło krzyża. Angels are God's idea, not man's idea. Aniołowie to Boży pomysł, a nie pomysł ludzki. He created them. On ich stworzył. And I'm so grateful for them in my life. Jestem tak bardzo wdzięczny za to, że są w moim życiu. Do you know, angels love God? Czy wiecie, że aniołowie kochają Boga? They love God just like we love God. Kochają Boga tak, jak my Go kochamy. We have been assigned together with them to fulfill a great purpose that God has given us. Zostaliśmy przydzieleni razem z nimi, żeby... Could you repeat the second we have part? Been designed to fulfill a great purpose. Mm-hmm. Zostaliśmy razem z nimi powołani do tego, żeby osiągnąć wielki cel. Together with the angels. Razem z aniołami. If God assigned them to us, don't you think we need them? Jeżeli skoro Bóg ich nam przydzielił, to czy nie myślicie, że ich potrzebujemy? It was God's idea. To był Boży pomysł. He said that we needed them. That's why he gave us these servants. On powiedział, że my ich potrzebujemy, dlatego dał im ich nam jako naszych sług, jako nasze sługi. You know,
in some seasons of my life, in some days, w niektórych sezonach w mojego życia, w niektórych momentach, I see my angels clearly throughout the whole day. Widzę anioły wyraźnie przez cały dzień. At other times I have to actually focus. A w innych momentach ja muszę się skupić na tym. The angels are always around us. Aniołowie są zawsze wokół nas. There is so much biblical proof about the angels in the New Testament. Jest tak wiele biblijnych dowodów na to w Nowym Testamencie. Do you know, this is a mistake that many people have made. I to jest błąd, który popełnia wiele osób. They've spent time fasting and praying because they want to see an angel. Oni spędzają czas na modlitwie i poście, ponieważ chcą zobaczyć anioła. I've never done that. Ja nigdy tego nie robiłem. We don't worship angels. My nie uwielbiamy aniołów. We don't need to fast and pray to see angels. My nie potrzebujemy modlić się i pościć, żeby ich widzieć. We fast and pray for another purpose, for bigger reasons. My modlimy się i pościmy z innych względów, z innych powodów. That's the wrong way around. I to jest niewłaściwy sposób. God has not assigned angels to you so that you can have nice stories to tell. Bóg nie przydzielił tobie anioła po to, żebyś miał fajne historie do opowiadania. God has not assigned angels to you so that you can have an exciting life. Bóg nie przydzielił tobie aniołów, żebyś mógł mieć ekscytujące życie. He assigned angels to you so that you can fulfill the purpose that God has for you. Ale on przydzielił tobie aniołów po to, żebyś mógł wypełnić te cele, które Bóg ma dla ciebie. That's why they are in your life. Właśnie dlatego oni są dani do twojego życia. And they want to work together with us. It's the desire. I chcą pracować razem z nami. Do you know, my wife and me, we have a very, very funny, happy marriage. Moja żona i ja mamy takie bardzo zabawne, bardzo szczęśliwe małżeństwo. It's like, she's just my best friend. We have a lot of fun. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką i mamy dużo frajdy razem. So, the way we act sometimes are like little teenagers. Więc my czasami zachowujemy się jak nastolatkowie. I said to her, you're almost 62, you need to learn to act like an elderly lady. Mówię jej, masz prawie 62 lata, musisz nauczyć się zachowywać jak starsza pani. She doesn't like that. I jej się to nie podoba. Because she acts like a teenager many times. Ponieważ ona bardzo często zachowuje się jak nastolatka. So she always teased me. Więc ona zawsze się droczy ze mną. This is true. To jest prawda. She said, one day when we go to heaven, mówi, pewnego dnia, kiedy pójdziemy do nieba, everybody will immediately know who your angels are. Wszyscy od razu będą wiedzieć, kim są twoi aniołowie. You live such a crazy life. Masz takie szalone życie. You wear out your angels. Ty męczysz swoje anioły. You always live a life on the edge. Ty zawsze żyjesz na krawędzi. You always live a life so risky. Zawsze żyjesz tak ryzykownym życiem. You live a too crazy life. Masz zbyt szalone życie. She said to me, you're the most intense person I've ever met any place in the world. Ona mówi, jesteś taką najbardziej intensywną osobą, jaką poznałam na całej ziemi. I said, I'll take that as a compliment. Powiedziałem, okej, wezmę to jako komplement. But she didn't mean it as a compliment. Ale oczywiście ona nie miała na myśli komplementu. So she said this. Więc ona powiedziała taką rzecz. Whenever we go to heaven, kiedy pójdziemy do nieba, everybody know your angels. Każdy będzie znał twoich aniołów. They're gonna be like this. Oni będą wyglądali tak. Oh, thank God he died. O, dzięki Bogu, że już umarł. There are parts of their wings missing. Będą mieli pióra powyrywane ze skrzydeł. They're worn out. Będą wymęczeni. Torn apart. Rozerwani na strzępy. Thank God his life is over. O, dzięki Bogu, że to już he koniec. Wears us out. On nas tak męczył. So I said to her, więc powiedziałem jej, but when we go to heaven, everybody will know who your angels are. Kiedy pójdziemy do nieba, to każdy będzie wiedział, kim są twoi aniołowie. They will be sitting up there in heaven with Jesus. Oni będą siedzieć tam w niebie z Jezusem. Like this. We had such a boring life. Thank God she finally died. Takie nudne życie. Dzięki Bogu, że już umarła. Hopefully now we get assigned to somebody who lives a little bit crazier. Być może teraz dostaniemy kogoś, kto jest bardziej szalony. So we've been teasing each other like this for many years. Więc droczymy tak się od wielu lat. But last year. Ale z zeszłego roku. I was in my room just hanging out with Jesus. Byłem w moim pokoju, po prostu spędzałem czas z Jezusem. And suddenly an angel comes into my room. I nagle anioł przyszedł do mojego pokoju. And he is so super happy. Jest tak bardzo szczęśliwy. Like crazy happy. Taki szalony ze szczęścia. And I said, hi, what are you doing here? Powiedziałem, no cześć, co tu robisz? He said, I've just come to thank you. Powiedział, przyszedłem tobie podziękować. I said, thank me. Podziękować mi. I said, no, I want to thank you. Nie, chcę tobie podziękować. I appreciate you. Ja doceniam ciebie. He said, no, I've come to thank you. Powiedział, nie, przyszedłem podziękować tobie. I said, thank me for what? Ale za co ty chcesz mnie dziękować, powiedziałem. He said, thank you for keeping me so busy.
Dziękuję ci, że sprawiasz, że mam tyle roboty. He said, we love it when we can serve God in that way. My kochamy ten czas, kiedy możemy służyć Bogu w ten sposób. Do you know that they have been designed to help you fulfill God's purpose? So they love to be busy. Czy rozumiesz to, że oni zostali przypisani do tego, żeby służyć Bożym celom, więc oni są szczęśliwi, kiedy mogą to robić? This January was going through a really complicated moment. W styczniu przechodziłem przez taki bardzo skomplikowany moment. Many things were shaken in the church that I'm part of. Wiele rzeczy po prostu potrząsnęło kościołem, w którym jestem. I mean, really, 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 really terribly shaken. Naprawdę bardzo mocno potrząsnęło to tym kościołem. I nie ma to nic wspólnego ze mną, ale jestem wrzucony w sam środek tego. Because I'm one of the pastors, it's a church with 30,000 people and I'm very close to some of these main people and everything is being shaken. Dlatego, że ja jestem jednym z pastorów tego kościoła, który liczy 30 tysięcy członków i jesteśmy powiązani i wszystko jest takie potrząśnięte. And everybody tried me to take their sides. I każdy próbował nakłonić mnie do tego, żebym wybrał stronę. Remember, remember, I'm your friend. Pamiętaj, ja jestem twoim przyjacielem. Pamiętaj, ja jestem twoim przyjacielem. And I said, you guys remember, I'm the friend of Jesus. I powiedziałem, nie, wy lepiej pamiętajcie, że to ja jestem przyjacielem Jezusa. I'm not taking any sides, I'm on his side. Ja nie staję po żadnej ze stron, ja staję po jego stronie. But it was a very complicated time for our whole church. Ale to był bardzo skomplikowany czas dla całego naszego kościoła. And I remember, I was in my room and I was just feeling really down. I ja pamiętam, byłem w swoim pokoju i to był czas, kiedy czułem się naprawdę zdołowany. Wstawałem rano i czułem się naprawdę okropnie. But I've learned something very simple. Ale nauczyłem się czegoś bardzo prostego. Either your feelings follow your choices, or your choices follow your feelings. Albo twoje uczucia będą podążać za twoimi wyborami, albo to twoje wybory będą podążać za twoimi uczuciami. So I never make choices based on my feelings. Więc ja nigdy nie podejmuję decyzji opartych na moich emocjach. Because I've understood, if I make the right choices, my feelings will always follow. Dlatego, że zrozumiałem, że jeżeli ja będę dokonywać właściwych decyzji, to moje emocje za tym pójdą. So while I was feeling down, więc kiedy czułem się źle, I didn't want to pray and ask God for anything. Ja nie chciałem modlić się i prosić Boga o cokolwiek. I just spent time praising him. Ja po prostu spędzałem czas uwielbiając Go. I had my eyes closed and for about half an hour I was just with all intensity just praising Jesus. Zamknąłem oczy i przez pół godziny z całą intensywnością po prostu uwielbiałem Jezusa. And after about half an hour just, oh Jesus, you're amazing, you're beautiful, I love you, you're the best. Po pół godziny, kiedy mówiłem, Jezu, jesteś niesamowity, jesteś cudowny, kocham cię, jesteś najlepszy. I feel somebody touching my shoulder. Poczułem, że ktoś chwyta mnie za ramię. But the door was closed, my wife was asleep, it was in the middle of the night. Ale drzwi były zamknięte, moja żona spała i to był środek nocy. So I opened my eyes and I look. Więc otworzyłem oczy i powiedziałem, spojrzałem. And then I see there's an angel touching me. I zobaczyłem, że jest anioł, który mnie dotyka. And then he goes across the room and he sits in the other chair across from me. I on przechodzi przez ten pokój, siada w fotelu i patrzy na mnie. And he's one of the angels that always interacts with me. Jest jednym z tych aniołów, którzy zawsze ze mną rozmawiają. And then the other one comes and sits at the other side. I później przychodzi drugi i siada po jego boku. So I say, guys, you know, you're always welcome here. Więc mówię, no chłopaki, wiecie, że zawsze was tutaj miło witam. But I ignore them, I just keep praising Jesus. Ale ignoruję was i chwalę Jezusa. And as I just keep praising Jesus, I feel a presence in this room that is so intense. I kiedy cały czas uwielbiałem Jezusa, to poczułem obecność w tym pokoju, która była tak bardzo intensywna. Suddenly, nagle, the entire room was so crowded with angels, there was like body to body, there was no room for anything. Cały pokój był tak ciasno wypełniony tymi aniołami, że oni musieli się stykać ze sobą. Było tak dużo ich tam, że nie było miejsca na nic. I said, guys, you're welcome here. Powiedziałem, ja was tutaj zawsze, jesteście tutaj mile widziani. Ale po prostu uwielbiałem Jezusa. And they just joined me in praising Jesus. I oni po prostu dołączyli do mnie we wspólnym uwielbianiu. Maybe another, I don't know, 15-20 minutes went by. Może jakieś 15-20 minut minęło. And then I stopped praising Jesus, began to take my Bible to read my Bible. I skończyłem uwielbiać, podniosłem Biblię, żeby poczytać. And they all left, except from these two stayed. I wszyscy opuścili pokój, poza tymi dwoma, którzy przyszli na początku. So I addressed the one by name. Więc zwróciłem się do jednego z nich po imieniu. And I said, what was that all about? I powiedziałem, o co w tym wszystkim chodziło? And he said to me, i on powiedział mi, he said, Reinhard,
Powiedział Reinhard. We angels feel attracted when people bring true sacrifices of praise to the Father in heaven. My aniołowie jesteśmy przyciągani tym, że ludzie oferują prawdziwe uwielbienie, prawdziwe poświęcenie Bogu. When the children of God praise Jesus in the middle of difficult times, we feel attracted and we want to join in. I to jest dla nas atrakcyjne, kiedy widzimy, że ludzie uwielbiają Boga w trudnym dla nich czasie i my przychodzimy, żeby się do nich dołączyć. Listen. Posłuchaj. When you go through difficult times, never complain. Kiedy przechodzisz przez trudny czas, nigdy nie narzekaj. Just praise him. Po prostu uwielbiaj Go. Because the angels are going to join you. Ponieważ aniołowie będą wtedy do Ciebie dołączać. And together we can change the atmosphere around us. I razem możemy zmienić tą atmosferę wokół nas. I was just at a conference at our church that we have once a year. Byłem na takiej corocznej konferencji u mnie w kościele. We do a pastors conference for about 4,500 pastors and leaders once a year. Robimy raz w roku konferencję dla pastorów, jest ich około 4,500. And one of the lady who is one of our worship leaders. I jedna z kobiet, która jest naszym liderem uwielbienia. She just began to, with all intensity, to praise Jesus and lead the worship. Ona zaczęła z taką intensywnością, z całego serca uwielbiać Jezusa i prowadzić uwielbienie. And Debbie was sitting next to me. I Debbie siedziała obok mnie. And I said, oh my gosh, the whole stage is full of angels. I powiedziałem, o ja, po prostu cała scena jest wypełniona aniołami. It's a big stage. Rainy has been there. It's a huge stage. To jest duża scena. Rainy tam był i to widział. To jest potężna scena. It's a room that seats 4,500 people. To jest pomieszczenie na 4,500 osób. I said, the whole stage is full of angels. Powiedziałem, ta scena jest pełna aniołów. And I said, one is walking up to Jessica from behind. Jessica is the worship leader. I jeden podchodzi do Jessica, do tej liderki uwielbienia z tyłu. And I saw him walking up to her. I zobaczyłem, jak podchodzi do niej. And she's just holding the microphone and just praising Jesus, leading the whole crowd. I ona po prostu trzyma mikrofon, uwielbia Jezusa, prowadzi cały ten tłum ludzi. And then he took both of his hands. I wtedy wziął obie dłonie, ten anioł. And he touched Jessica on the shoulders like this. I dotknął w ten sposób Jessica w ramiona. She didn't know what was going on. Ona nie wiedziała, co się działo. In an instant she went like this. I momentalnie zrobiła taką rzecz. Oh, and she bowed down and in an intensity continued to worship Jesus. Pochyliła się i z pełną intensywnością uwielbiała Jezusa w takiej pozycji. So I sent her a message. Więc wysłałem jej wiadomość. I said, Jessica, an angel touched you, and as he touched you, you actually bent over. Powiedziałem, Jessica, kiedy uwielbiałaś, to przyszedł anioł, dotknął cię i w momencie, w którym ciebie dotknął, to ty się pochyliłaś. The atmosphere, the whole meeting changed instantly. Atmosfera w całym tym pomieszczeniu zmieniła się natychmiast. We need to learn to work and to walk with our angels. Potrzebujemy nauczyć się chodzić i współpracować z naszymi they aniołami. Don't like to be unemployed. Im nie podoba się bezrobocie. They are here to serve us, fulfill a big purpose that we have in God. Oni są tutaj po to, żeby służyć większym celom, które Bóg ma dla nas. I'm going to give you some keys how you can learn to work and walk with your angels. I chcę podać wam kilka kluczy, dzięki którym możecie nauczyć się chodzić i współpracować ze swoimi aniołami. Four very simple keys. Cztery bardzo proste klucze. Number one. Po pierwsze. Surrender. Poddaj się. Surrender. Poddaj się. You see, Romans 6 verse 14 has been quoted out of context so many times. Ten werset Rzymian 6:13 jest cytowany bez kontekstu wiele razy. Romans 6 verse 14 says this. Rzymian 6:13 mówi taką rzecz. Sin has no power over us, for we are under grace and not under the law. Grzech nie ma nad nami mocy, ponieważ jesteśmy pod łaską, a nie pod prawem. There is a lot of, in my opinion, terrible grace teaching going around in the world. Jest wiele takiego okropnego nauczania na temat łaski na całym świecie. I think it's a distortion of the true grace. I wydaje mi się, że to nauczanie jest wypaczeniem prawdziwej łaski. And I'm very concerned about it. I bardzo mnie to przejmuje. You see, to say grace means the unmerited favor of God is wrong. Żeby powiedzieć, że łaska jest niezasłużoną Bożą przychylnością, to jest błąd, to jest złe. That's not the definition of grace. To nie jest ta definicja łaski. That's one of the aspect of grace. To jest jeden z aspektów łaski. But it's only one of the aspects. Ale to tylko jeden z aspektów. Grace has so much more to it. Łaska ma tak wiele więcej znaczenia. Grace is the ability to lift you over the power of sin. Łaska to
zdolność do tego, żeby podnieść cię ponad moc grzechu. Grace is a divine ability to give you victory, or you would have no victory. Łaska to niebiańska zdolność do zwycięstwa, kiedy nie masz zwycięstwa. It's not just the favor of God, no matter what you do. To nie jest tylko Boża przychylność, niezależnie od tego, co robisz. We can't limit grace to this little statement. Nie możesz ograniczyć łaski do tego małego stwierdzenia. It's not. We can't take this one scripture out of context. Nie możemy wyciągnąć tego jednego wersetu z kontekstu. Well, sin has no power over me because I'm under grace and not under law. Grzech nie ma nade mną mocy, ponieważ jestem pod łaską, a nie pod prawem. Look at the context. Spójrz na kontekst. Verse 13 says this. Werset 13 mówi taką rzecz. Do not give your bodies to member of sin or unrighteousness, but give your bodies to instruments of righteousness. Nie wydawajcie swoich ciał dla grzechu, ale wydawajcie swoje ciała dla sprawiedliwości. This talks about surrender. To tam jest mowa o poddaniu. Why do you want to even see an angel if you're not surrendered to God's purpose? Dlaczego chcesz w ogóle zobaczyć anioła, jeżeli nie jesteś poddany Bożym celom? What do you think the angels want to help you for if you're not surrendered to his purpose? Po co ty w ogóle potrzebujesz pomocy anioła, jeżeli ty nie jesteś poddany Bożym celom? They are not assigned to you to have happy stories. Oni nie są tobie przypisani po to, żebyś ty miał fajne historie. They are assigned to you so that you can finish the story that God wrote in his book about you. Oni są tobie dani po to, żebyś ty mógł ukończyć historię, którą Bóg zapisał w swojej księdze na twój temat. Do you know God has been speaking for many months and I've preached this in many places. Bóg mówił do mnie przez wiele miesięcy i ja głosiłem to w wielu miejscach. Przez Psalm 139. All the days of your life are written in his book. Wszystkie dni twojego życia są zapisane w jego księdze. God wrote a story. Bóg napisał historię. And the story is called Reinhard Hitler. I ta historia nazywa się Reinhard Hitler. It's written in his book. To jest zapisane w jego księdze. A book in heaven with my story. Jest księga w niebie z moją historią. But what have so many Christians done? Ale co zrobiło wielu chrześcijan? We are trying to get God into our story. My próbujemy ściągnąć Boga do naszej historii. These are my dreams, these are my desires, these are my ambitions. To są moje pragnienia, to są moje marzenia, to są moje ambicje. God bless me and help me to fulfill my dreams. Boże, błogosław mnie i pomóż mi osiągnąć moje marzenia. That's a perversion of the reason why we exist. To jest perwersja powodu, dla którego żyjemy. I don't exist so that I can have a happy life. Ja nie żyję po to, żebym mógł żyć radosnym życiem. The Bible says all things were created for him and by him. Biblia mówi, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Niego i dla Niego. My purpose of existence is him. Cel mojej egzystencji to On. He is the bridegroom and I'm the bride. On jest oblubieńcem, a ja jestem oblubienicą. He doesn't exist for me, I exist for him. On żyje dla mnie, a ja żyję dla niego. So my mission is to find out the story that he wrote about me and then be part of it. Więc moją misją jest napisać, moją misją jest być częścią tej historii, którą on dla mnie zapisał. Not trying to make him part of my story. Nie spróbować uczynić go częścią mojej historii. Lord, what story have you written? Boże, jaką historię ty napisałeś? Chcę zobaczyć tą księgę, żeby móc być częścią tego, co ty już zapisałeś. That's the only way life will make sense, people. To jest jedyny sposób na życie. So if you want to learn to interact with angels, you have to understand you need to be surrendered to his purposes. Więc jeżeli chcesz nauczyć się interakcji z aniołami, musisz nauczyć się, jak żyć życiem, które jest poddane jego celom. Surrender the members of your body for his purpose. Poddajcie członki swojego ciała, swoich ciał dla jego celów. Pray prayers like this. Módl się takimi modlitwami. Lord, I surrender my eyes. Boże, ja poddaję moje oczy. I want to see every person the way you see them. Chcę widzieć każdą osobę tak, jak ty ją widzisz. Lord, I surrender my nose. Boże, ja oddaję mój nos. My sense of smell. Moje powonienie. I want to smell the fragrance of heaven.
Chcę czuć zapach nieba. Lord, I surrender my hands. Boże, ja poddaję moje ręce. I want to do your work, not my own. Chcę wykonywać Twoje dzieła, a nie moje własne. Lord, I surrender my ears. Boże, ja poddaję moje uszy. I want to hear what you are saying clearly. Ja chcę słyszeć wyraźnie to, co Ty mówisz. And as we learn to surrender to God in a constant way. I kiedy uczymy się poddawać Bogu w taki stały sposób. And as we learn to be part of the story that He already wrote for us. Kiedy uczymy się być częścią tej historii, którą On już zapisał dla nas. Suddenly the angels will be part of our lives. Nagle aniołowie staną się częścią naszego życia. You know why? Wiecie dlaczego? Because they are assigned to us so that we can fulfill the story that's already been written for us. Dlatego, że oni są nam dani po to, żebyśmy my mogli wypełnić tą historię, która już została napisana na nasz temat. They have no other interest but to love and serve God's purpose. Oni nie mają żadnego interesu niż to, żeby służyć Bożym celom. That's the heart's desire. To jest pragnienie ich serca. They love God passionately and deeply. Oni kochają Boga pełni pasji i głęboce. And as we also express the same, i kiedy my wyrażamy tą samą rzecz, we will suddenly enter into this partnership with this beautiful heavenly host. Nagle wejdziemy do tego partnerstwa z posłańcami niebios. So remember, więc pamiętaj. Don't try to seek angels, pray for angels, any of this stuff. Don't do that. Nie próbuj szukać aniołów przez post i modlitwę, nie rób tego. Ale potrzebujesz zrozumieć, że musisz nauczyć się chodzić i współpracować z nimi. Celem jest to, żebyście wspólnie mogli wypełnić tą piękną historię, którą napisał Bóg. Drugi klucz i po drugim kluczu będzie przerwa. Naucz się oglądać rzeczy oczami twojego serca, twojej duszy. Kiedy mówimy na temat aniołów. When I talk about I see angels every day. Kiedy mówię, że widzę aniołów każdego dnia. Most people think. Większość ludzi uważa. That I see them with my natural eyes. Że widzę ich moimi naturalnymi oczyma. But I don't. Ale tak nie jest. Occasionally I do. Są okazje, okazjonalnie ich tak oglądam. I have occasionally. Czasami. But that's the exception. Ale to jest wyjątek. I was washing the dishes because we had to go to the airport and we were late. Zmywałem naczynia, ponieważ jechaliśmy na lotnisko i już byliśmy spóźnieni. And I was packed, you know how guys are. Just throw some stuff in the suitcase and go. I byłem spakowany. Wiecie, jak faceci się pakują, wrzucają parę rzeczy do walizki i jadą. But I have a wife. Ale mam żonę. With this dress, this shoe doesn't go. Z tą sukienką te buty nie pasują. But if I use this shoe, the skirt goes, but the blouse doesn't go. Ale jeżeli wezmę te buty, to okej. Okay. Spódnica pasuje, ale bluzka już nie. But then if I take this one, the handbag doesn't go with this color. Ale z kolei z tymi butami torebka, no nie ten kolor. So then she opens the wardrobe. Więc ona otwiera szafę. She says, I have nothing to wear. Mówi, nie mam się w co ubrać. I said, what do you mean you have nothing to wear? Mówię, co ty masz na myśli, że nie masz się w co ubrać? You have enough clothes to fill three orphanages with it. Masz wystarczająco dużo ciuchów, żeby dać trzem sierocińcom. You have nothing to wear? I ty mówisz, że nie masz się w co ubrać? Like if I have one pair of pants and one t-shirt, I have already something to wear. Kiedy ja mam jakieś spodnie i jakąś koszulkę, to już mam się w co ubrać. No, you don't understand. Nie rozumiesz. Just be thankful you're not a woman. Po prostu bądź wdzięczny, że nie jesteś kobietą. I am. Jestem. Very thankful. Jestem bardzo wdzięczny. My son. Mój syn. He used to be a comedian. On był kiedyś komikiem. He said, Dad. Powiedział, tato. I would never vote for a woman to be the president of America. Ja nigdy nie zagłosowałbym na kobietę w wyborach na prezydenta. Live in America. Ponieważ mój syn mieszka w Ameryce. I said, but why not, Daniel? Ale dlaczego nie, Danielu? He said, because 3 days every month they would randomly start a war against whatever country. Powiedział, że przez 3 dni każdego miesiąca zaczynaliby wojnę z jakimkolwiek dowolnie wybranym krajem. I said, I understand. Powiedziałem, okej, rozumiem. But anyhow. Ale tak czy inaczej. So I didn't wanna stress my wife. Więc nie chciałem stresować mojej żony. But there were some dirty dishes still in the sink.
ale było trochę brudnych naczyń w zlewie. I'll wash them quick first, then we go to the airport. Pomyślałem, okej, szybko je umyję i wtedy jedziemy na lotnisko. So washing the dishes, więc zmywam naczynia. Suddenly this ray of light comes in from my right side. I nagle widzę taki promień światła po mojej prawej stronie. But there was no light and the sun could not come in because it was early in the morning and the sun wasn't there. Ale tam nie było oświetlenia i to było wcześnie rano, więc słońce też nie mogło jeszcze tam paść. So just drop the dishes. Więc po prostu odłożyłem naczynia. And I said, you're very welcome here. I powiedziałem, zapraszam cię, jesteś tu mile widziany. And then this angel manifested himself. I wtedy ten anioł mi się objawił. I said, why are you here? Zapytałem, po co tu he jesteś? Didn't say anything. Nic nie powiedział. He just smiled. Po prostu się uśmiechnął. I said, you just like to hang out with me, don't you? Powiedziałem, po prostu lubisz spędzać ze mną czas, prawda? And I just kept washing the dishes. I zmywałem te naczynia cały czas. And he left. I wtedy on wyszedł. But most of my time, ale przez większość mojego czasu I see them with the eyes of my heart. Ja widzę ich oczami mojego serca. Let me explain this to you very simply. Pozwólcie, że wyrażę to w bardzo prosty sposób. Many of you flow in the prophetic. Wielu z was płynie w sferze proroczej. Have you ever seen a vision? I czy mieliście kiedyś wizję? How many have ever seen a vision? Raise your hand. Ilu z was miało kiedyś wizję? Podnieście yeah. ręce. Many of you. Wiele z was. Do you see them with your natural eyes? Czy widzicie wizję swoimi naturalnymi oczyma? Occasionally you have an open vision. Czasami macie taką wizję. But usually you don't see them with your natural eyes. Ale zazwyczaj nie widzicie tego waszymi naturalnymi oczyma. You see it with your eyes of your spirit. Widzicie oczami waszego ducha. But you see it clearly. Ale nie widzicie tego wyraźnie. When you share it with somebody else, they say, "Wow, that was a powerful prophetic word." Kiedy dzielicie się tym z kimś, to ta osoba wam mówi, "Wow, to jest bardzo poważne prorocze przesłanie." Yet you saw nothing with your natural eyes. Ale nie widziałeś niczego swoimi naturalnymi oczyma. How can we trust our spiritual sense when it comes to the prophetic, but we don't trust it when it comes to angels? Jak to jest, że ufamy naszym duchowym oczom, kiedy chodzi o sferę proroczą? Ale nie ufamy im, jeżeli chodzi o anioły. We've been so connected with our natural senses that we have not learned how to connect with our spiritual senses. We've been so connected to our natural senses. Jesteśmy tak bardzo połączeni z naszymi naturalnymi zmysłami, that we have not learned to connect with our spiritual senses. Nie nauczyliśmy się łączyć się z tymi rzeczami przez zmysły duchowe. You know, I prayed for somebody recently in Berlin. Modliłem się niedawno o pewną osobę w Berlinie. My friend Monica is here, she's one of my heroes. Moja przyjaciółka Monika, która tu jest, jest jednym z moich herosów. Wonderful friend of my heart. Ona jest przyjaciółką bliską mojemu sercu. And her husband Martin too. I tak samo jej mąż Martin. And she asked me, can you pray for a friend of mine? I zapytałem, czy pomodlisz się o moją przyjaciółkę, mojego przyjaciela. And as soon as I prayed, I saw this humongous house, like humongous house. I kiedy tylko zaczęła się modlić, to widziała dozens and dozens and dozens and dozens of rooms. Taki potężny dom, tuziny pokojów. I just began to prophesy what I saw. Przepraszam, ja widziałem ten dom, więc zacząłem prorokować na Did ten temat, co widzę. In my natural eyes? No. Czy widziałem go moimi naturalnymi oczyma? Nie. With my natural eyes, I saw a pretty, blonde, cute lady. Z moimi naturalnymi oczyma ja widziałem ładną blondynkę, kobietę. That's what I saw with my natural eyes. To widziałem moimi naturalnymi oczyma. But I saw it with the eyes of my heart. Ale widziałem tą wizję oczyma mojego serca. Most of the time you will not see angels with your natural eyes. Przez większość czasu nie będziesz widział aniołów swoimi naturalnymi oczyma. You have oczyma. To learn to develop your spiritual senses. Musisz nauczyć się rozwijać swoje duchowe zmysły. God speaks all day long to all of us. Bóg mówi przez cały dzień do każdego z nas. But unfortunately we've learned to be more connected to the natural than to the spiritual world. Ale niestety nauczyliśmy się być bardziej podłączonymi do naturalnego świata niż do tego duchowego. So you have to open your heart. Więc potrzebujemy otworzyć nasze serce. You've got to pray like this constantly. Potrzebujemy stale uczyć się. Open the eyes of my heart so that I can see. Potrzebujemy stale modlić się w ten sposób. Otwórz moje oczy, żebym mógł zobaczyć. Please, I want to see with the eyes of my heart. Proszę, ja chcę to zobaczyć oczyma mojego serca. Right now there are lots of movies playing in this room. W tym there are lots of movies playing in movies. This room. Yes. W tym momencie jest teraz wiele filmów w tym pomieszczeniu. Did you know that right now? Czy wiecie, że w tym momencie many movies are playing here. Wiele filmów tutaj się odgrywa. But nobody can see them. Ale nikt ich nie widzi. The
airwaves are right in this building now. The waves, you know, the sound and the film waves. They're right now in this place. Fale radiowe, fale powietrza teraz poruszają się przez to pomieszczenie. If you take your cell phone, jeżeli weźmiesz komórkę and open a TV app or an internet app, i otworzysz aplikację internetową, aplikację telewizyjną connect, i połączysz się, we can watch dozens of movies right now in this room. Możemy oglądać dziesiątki filmów w tym momencie, w tym pomieszczeniu. They're here. One są tu. But nobody sees a movie. Ale nikt nie widzi tego filmu. Because you're not connected. Dlatego, że nie jesteś połączony. It's that simple. To jest tak proste. You wanna see the spiritual world, you need to learn to connect. Jeżeli chcesz oglądać te duchowe filmy, to musisz się najpierw połączyć. Angels are around here, right now. Aniołowie są wokół ciebie w tym momencie. As we learn to connect with them in the spiritual world, kiedy uczymy łączyć się z nimi w duchowym świecie, they will become a natural part of our lives. Oni staną się naturalną częścią naszego życia. We need to take a break now.